Cześć, z tej strony Weronika z Winogronu Art. Zakładam, że tym razem fani motoryzacji będą zadowoleni. Przed nami do namalowania wespa. No dobra, to naszykujcie pędzle, paletki, farbę i zaczynamy. Mam nadzieję, że będziecie się świetnie bawić. Przygotowanie mojego obrazu zaczynam od szkicu. Za pomocą ołówka rozrysowuję sobie bardzo ogólnie kształty. Możecie w tym celu patrzeć na przykład na fotografię, albo możecie stworzyć szablon poprzez wydrukowanie konkretnego zdjęcia i odrysowanie kształtu danego pojazdu. Na tle będę umieszczała w nieostrości zarys architektury. Nie potrzebuję tu jednak dokładnego kształtu. Będą to dosłownie pojedyncze linie. Zaczynam od rozmalowania tła. Na mojej paletce umieszczam biel, odcień żółtego, czerwień, czyli purpurę i wermilion oraz brąz. Dorabiam taki złamany, słoneczny odcień brązu. Szerokim pędzlem śmiało rozmalowuję tło. Jest to dopiero podmalówka. Później będę się wmalowywała kolejnymi partiami, a więc póki co nie przejmuję się zupełnie dokładnością. Gdzieniegdzie dodaję więcej brązu i poszczególne partie nieco przyciemniam. Następnie chwytam za czystą paletkę i dorabiam szarość, którą rozmaluję cały dół mojego obrazu. Używam do tego tylko bieli oraz czerni. Tak jak widzicie, farby akrylowe są bardzo mocno kryjące. Jeżeli raz rozmalujecie coś, co Wam nie odpowiada, zupełnie się tym nie przejmujcie. Możecie dowolną ilość razy korygować kolory i kształty. Następnie stworzę odcień turkusu, który posłuży mi do namalowania mojej wespy. Do tego używam czerni, bieli, zieleni oraz dwóch odcieni niebieskiego. Jaśniejszy to kobalt, a ciemniejszy to ultramaryna. Używam do tego celu średniej wielkości pędzelka i bardzo swobodnie rozmalowuję duże partie. Moja paletka służy nie tylko do tego, żeby nakładać na nią kolory, ale najważniejsze jest mieszanie tych kolorów. A więc co jakiś czas można dodawać na przykład troszkę bieli, żeby rozjaśnić poszczególne partie, troszkę czerni bądź ciemniejszego niebieskiego, czyli ultramaryny, żeby nieco przyciemnić poszczególne partie. No dobra, kiedy moja podmalówka jest gotowa, odkładam obraz do schnięcia. To bardzo ważne, żeby kolejne partie malować już na suchym podłożu. Dzięki temu poszczególne kolory nie będą się ze sobą mieszały. Średniej wielkości pędzlem śmiało rozmalowuję jaśniejsze odbicia. Dużo ciemniejszymi tonami rozmalowuję sobie konkretne szczegóły. Na mojej palecie pojawia się również odcień czerwieni, czyli purpura, którą uzyskuje ciemny fiolet. Ona posłuży mi do namalowania kół. Pełna gama szarości posłuży mi do tego, żeby rozmalować również dół obrazu, tak samo jak koła, oraz tym samym kolorem, gdzieniegdzie będę opracowywała tło, czyli moją ścianę z tyłu. Teraz warto pozwolić, żeby nasz obraz przez kilka minut wysechł, aby kolejne partie nie mieszały się z tymi poprzednimi. Teraz opracowuję sobie kolor, który posłuży mi na energetyczne rozmalowanie tła. Do tego posłuży mi zwykły talerzyk papierowy, na który nałożyłam dużą ilość czerwieni, czyli wermilionu oraz żółtego odcienia. Śmiało rozmalowuję szerokie partie. Malując tło, przy okazji możemy korygować kształt naszego pojazdu na pierwszym planie. Jeżeli macie ochotę na zupełnie inne zestawienia kolorystyczne, na przykład fiolet z granatem albo pomarańcze z zieleniami, śmiało, róbcie to tak, żeby to Wam odpowiadało. Następnie na czystej paletce dorabiam bardzo jasny kolor, który posłuży mi na namalowanie takich turkusowych blików. Dzięki temu będę mogła nadać ostateczny kształt. Maluję bardzo swobodnie, nie przejmuję się dokładnymi pociągnięciami. Zależy mi, żeby ten obraz właśnie miał w sobie dużo powietrza, czyli był taki niedokładny, nieprecyzyjny i raczej skupił się na wrażeniowości.
Na tą samą paletkę nakładam również żółty oraz purpurę. Dorabiam teraz taki szarawy odcień różu, który posłuży mi do rozświetlenia poszczególnych elementów. Tym samym kolorem wmalowuję się również w podłoże. Przy użyciu szpachelki śmiało rozmalowuję tę partię. Po tym jak ponownie odłożyłam mój obraz do wyschnięcia, wracam z czystą paletką, na której nakładam biel, żółty, purpurę oraz turkus. Tym razem tworzę bardzo, bardzo jasny odcień szarości, który posłuży mi do namalowania blików. Bliki malujemy zawsze na samym samusieńkim końcu, dzięki czemu uzyskamy taki realny efekt rozświetlenia w obrazie. Rozmalowuję wszystkie elementy po kolei. Na tym etapie już tylko i wyłącznie od Was zależy efekt finalny. Jeżeli macie ochotę gdzieniegdzie pobawić się w detale, to polecam Wam to robić nieco ciemniejszej barwy, którą rozmalujecie poszczególne partie, które będą w cieniu. Gdy mój pierwszy plan jest praktycznie gotowy, wracam do opracowania mojej ściany z tyłu. W tym celu za pomocą czerwieni oraz żółcieni rozmalowuję poszczególne partie. Tworzę energetyczne kolory i śmiało opracowuję wnęki koło drzwi oraz na ścianach. Pracuję bardzo swobodnie szerokim pędzlem, nie wdając się w szczegóły. Gdzieniegdzie pozwalam, żeby ten kolor odbił się również na dole obrazu. No dobra, mam nadzieję, że nie tylko fani motoryzacji skuszą się na tę propozycję. I do zobaczenia przy kolejnym filmiku.